teraz. Nowy rok, nowe rozdania, muszę powiedzieć. Zaczynamy tutaj od aerobiku. Masz taka część wstępna na zasadzie zabawy i rozruszania. Dzisiaj zawodnicy przed tym treningiem byli zważeni, także nie widać żadnych śladów tkanki tłuszczowej, żeby ktoś się przytył. Myślę, że zdają sobie sprawę z tego zawodnicy i to też ważny aspekt. Teraz do 9 stycznia będziemy trenować dwa razy dziennie do południa nad siłą dynamiczną, koordynacją, po południu baza tlenowa. Potem 5 dni zawodnicy dostają rozpiski indywidualne, 16 stycznia wracamy do zajęć, będą przeprowadzane badania fizjologiczne i na podstawie badań ułożymy sobie przygotowanie motoryczne, no i praktycznie już zaczną się takie prawdziwe przygotowania, plus oczywiście okres przygotowawczy około 10 sparingów, 7 marca zaczynamy ligę, także jest czas wytężonej pracy. Wiosna ma upłynąć w Miedzi Legnica pod znakiem młodzieży, bo również kilku najlepszych zawodników z drugiego zespołu pojawiło się w tej kadrze, o której pan mówi. Myślę, że tak. No, na początek musimy sobie jak najszybciej zapewnić utrzymanie, bo trzeba patrzeć też za siebie, nie tylko przed siebie. Ale uważam, że w tym zespole jest duży potencjał. Ci młodzi zawodnicy doszli do tego zespołu nie po to, tylko żeby gdzieś tam ilościowo, ale jakościowo wzmocnić ten zespół. Oni mają dużo walorów, które na pewno potrafią sprzedać. Mam nadzieję, że będą również walczyć z powodzeniem o pierwszą jedenastkę. Trenerze, ostatnie pytanie. Z tych nowości, które pojawiły się w klubie po nowym roku, to także dwóch pana asystentów, może kilka słów o nich. Tak, przede wszystkim fajnie, że na pewno ludzie o dużym doświadczeniu i dużej wiedzy trafią do nas. Andrzej Wójcik, zawodnik, którym zdobywałem wicemistrzostwo Polski w Zagłębiu Lubin, znamy się wiele lat, grał jako środkowy obrońca. Myślę, że tutaj też ta jego wiedza na temat gry defensywnej na pewno sporo nam wniesie do zespołu. Z kolei Łukasz Smolka współpracuje od kilku lat z Bartkiem Ochmanem przy AWF-ie, będzie odpowiadał za motorykę. Jest to jeszcze młody trener, ale z tego co już widzę, to ma sporą wiedzę. Myślę, że wniesie na tyle tej wiedzy, takiej pozytywnej, konstruktywnej, że zespół będzie dobrze przygotowany również pod względem motorycznym.